Słoneczko! Z tej strony... Dzisiaj rozpocznę pracę w McDonaldzie w Roblox i mam nadzieję, że nie spalę tej restauracji za szybko. Gra nazywa się po prostu Gra w Burger i jak coś to link do gry zostawiam Wam w opisie filmu i przypominam, że jeżeli chcecie, żeby Wasz nick pojawił się tutaj na filmie, to wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. W komentarzu wklejcie emotkę burgera, to wtedy wybiorę 10 osób, które pojawią się tutaj jako wyróżnieni subskrybenci, a teraz już nie gadam, tylko przechodzimy do gry. Witaj w grze Burger! Opanuj produkcję burgerów w tej ekscytującej, szybkiej restauracji, czyli chyba zaczniemy od samouczka. Restauracja otwiera się o 5 nad ranem i zamyka się o 10 wieczór, czyli o 22. Strasznie długo! Otwarta restauracja! Przygotuj się na obsługę klientów. Od której w ogóle McDonald's jest otwarte? Będziesz mógł śledzić wszystkie zamówienia klientów za pomocą tej tablicy. Aha, czyli maksymalnie 10 zamówień. Tutaj co mamy? Składniki. Okej. Tutaj musimy chyba jakąś tackę wziąć, tak? Zdobądź paszteciki i bekon, a następnie umieść je tutaj, aby rozpocząć grillowanie. Po co nam tutaj paszteciki? Złap frytki, a następnie umieść je tutaj, aby zacząć smażyć. Dobra, ja muszę przejść samouczek, bo inaczej nie będę wiedziała. Weź kubek sodowy, okej, czyli ktoś czasami będzie zamawiał jakiś tutaj napój. Oj, skończył się chyba dzień 6. Co tu się... O, wyszliśmy na plus z tego, co widzę. Dobra, koszty 143. Ej, czy na minus wyszliśmy? A nieważne. Dobra, kolejny krok. Co tam? Jeżeli mamy jakieś brudne tacki, to musimy je tutaj umyć, aby użyć ich ponownie. Tutaj możemy zamówić brakujące składniki. Oczywiście okienko drive-thru, czyli tutaj kierowcy będą podjeżdżać. A, i żeby podać zamówienie drive-thru, to musimy tutaj zapakować nasze zamówienie na wynos. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapłacić rachunki albo zbankrutujesz. Ale ja nie jestem szefem, ja dopiero się tutaj co zatrudniłam. Ojojoj, z trzeciej osoby kamera. A mogę normalnie? Jak ja wyglądam? Ja wyglądam, jakbym tutaj nie chciała być. Zobaczcie na moją minę, taka... O nie, a mogłam spać w domu, w moim cieplutkim łóżeczku, napić się kawy, a nie muszę tutaj do pracy przyjść. Dobra, chyba z tej trzeciej, nie trzeciej kamery, tylko z pierwszej osoby kamery będzie mi tutaj lepiej. Co to za kula mocy tutaj jest? Głęboko smażona koszykówka? Ktoś tutaj usmażył piłkę do koszykówki? Kto to zrobił? Można to wziąć? Dawajcie, rzucimy w kogoś. A może tu boisko jakieś jest, skoro ktoś tutaj... Tam jest boisko! Ona się toczy! Ale patrzcie, nie rozpadła się. Dobra, ej, czekajcie, bo ja muszę wrócić do pracy. Czy nie? A nie, zobaczcie, dopiero o 5 nasza restauracja się otwiera, to ja mogę sobie tutaj pograć piłką do koszykówki. Wypełniona miłością w oleju. Ej, chwila, moment, ja ledwo co doszłam tutaj do boiska, zaraz już się nasza restauracja tutaj, wiecie, otwiera. A tam jest stacja benzynowa, ej! Chwila, moment, ja idę zobaczyć, czy jest gazolin! 15 minut spóźnienia to nie spóźnienie. Tak, to chyba jest stacja benzynowa, ale niestety nieczynna. A nie, czynna. Hello! Cześć, siwy. Mogę coś u ciebie kupić? Chyba nie, bo półki puste są, o nie. Zatankować pojazdu też nie można. Nie mamy gazolin. Kurczę, jednak nie 15 minut spóźnienia, a ponad godzinę. Mam nadzieję, że szef nie zauważy. Ojejka, ile już klientów tutaj jest? Co ty chcesz? Jedynka, dwójka, czyli tam pewnie na kuchni będziemy mieli. No dobra, chodźcie, zrobimy pierwszego burgera, drwala. Ale ile tutaj ludzi pracujących jest? Ile tutaj? Gdzie kucharek? 6, tam nie ma co jeść, a tu tyle ludzi. Dobra, najpierw sobie weźmiemy tackę. O, może tego burgera sobie zaklepiemy. Co tu się stało? Aha, ktoś na drive-thru przyjechał. Zaakceptuj zamówienie. Numer 4. Aha, czyli ono się tutaj chyba na tablicy pojawiło. Czy ja mogę sobie Nie, dobra, zajmiemy się... Albo dobra, weźmiemy czwóreczkę, bo już tutaj widzę, jakiś banan mi tutaj podwędził. Ojejku, to skomplikowany burger. Tu jest moja tacka, czyli tak, zaczynamy od bułki. O, więc położymy sobie tutaj na tacce, nie taczce, tylko na tacce. Sałata. Tutaj jest sałatka, o. Możecie mi w komentarzu napisać, czy jedliście już burgera drwala, bo ja jeszcze nie, bo czekam na tego z żurawiną. A ja coś czuję, że i tak zamówię, wiecie, jakiegoś z kurczakiem burgera i sobie potem podmienię. Gdzie moje zamówienie? Halo? On mi zabrał moje zamówienie, oddawaj złodzieju! Halo, to moje, nie twoje, czy to jego było?
Nie, czekajcie, bo ja już nie wiem, co robić. Dobra, tego sobie zaklepię. Proszę mi tutaj nie ruszać. Ja tu ciężko pracuję, chcę pierwszego burgera zrobić, a mi nie dają. Jeszcze raz. No, patrzcie, ktoś mi tutaj... Idź stąd! Dobrze, to tego zrobię burgera. Czyli tak, bierzemy bułę. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że mi nikt tutaj nie będzie utrudniał już pracy. Pomidor... No, no sio, to jest mój burger! Teraz tak, kotlet. Jest jakiś usmażony? Jest. To kładziemy tu. O. Teraz. Ogóreczki na to. Tu mamy ogórki. Ogórki to jest najlepsza część w burgerze. I bułka. Dobra, mamy gotowe zamówienie i to jest na drive-thru, czyli to zamówienie musimy w ogóle spakować. Więc weźmiemy sobie o. Tak. I mamy zapakowane. Teraz możemy dostarczyć do samochodu numer 6. To idziemy. Wyskoczymy przez okno. Okno życia. Tutaj mamy klienta. Poproszę duży napiwek, bo to z serduszka było robione zamówienie. 8.30. Gdzie on zniknął? Zapadł się pod ziemię, o nie! O, mamy kolejnego klienta. Ja ją tutaj zaakceptuję. Czekaj, wejdę ci do samochodu. Co chcesz? Numer 9. To idziemy robić. Ja ją przyjęłam, to ja zrobię to zamówienie. Dobra, jakiś burger z sałatą, mięsem i serem. No co tu się dzieje? Czy już ktoś mi tutaj zamówienie moje odwędził? Nie. Ja widzę tutaj duża rywalizacja o jakieś, wiecie, dodatkowe, nie wiem, pensje. Dobra, idę tutaj z tą tacką. Czyli tak, mamy bułkę, dół od bułki, kładziemy. Teraz tak, sałatka. Zaraz nam sałaty zabraknie. O, jest sałatka. Burger. Czemu się nic nie smaży z mięsa tutaj? Dobra, usmażymy sami. Widać, nie możemy liczyć na innych pracowników. Ja myślałam, że oni mnie tutaj podszkolą, a ja sama muszę się szkolić tutaj. No co to jest jeszcze nie zrobione? Czemu rzucasz tym mięsem? Halo, oddawaj! Dobra, co tam, że z podłogi, nieważne. Wyparzy się. Zabije się wszystkie bakterie tutaj. Zostaw to mięso! Halo! Nie, to moje. No, oddawaj moje mięso! Wszyscy mi tu utrudniają życie. O, gotowe. Biorę. Teraz kładziemy. No ja cię zaraz uduszę. Co to za cebula? Co to za cebula? Nie, muszę tutaj rozbrajać tego burgera, bo mi źle położył. No nie. Widzicie, praca z ludźmi jest okropna. O, tutaj, tak? Zaraz rzucę w niego tą cebulą, czekajcie. Gdzie moja cebula? Skupmy się na kliencie, bo on nie może długo czekać. O, tutaj serek położymy. I co jeszcze? I góra bułki została. O, perfekto! To było zamówienie drive-thru? Tak, więc musimy zapakować. O, jest. To idziemy. Gdzie ta pani? Przepraszam, że pani musiała tak długo czekać, ale tu jakiś klient mi pomieszał zamówienie i rzucał pani mięsem. Spadło na podłogę, ale to nieważne. Ona się rozpłynęła. Wiecie co, mam dosyć tutaj tych klientów w drive-thru. Zaraz ja przyjmę zamówienie od kogoś tutaj ze stoliczka. Czemu on nago siedzi? Gdzie ty masz ubrania? Numer 10 on ma, okej. To ja idę mu zrobić tutaj burgierka. Zaczynamy. Ej, to skomplikowany burger. Ktoś mu właśnie wydał to zamówienie. O nie. Dobra, trzynastka. Szczęśliwa trzynastka, to ja to wezmę. Dajcie mi jakąś tackę. Pomidorek. Ej, z pomidorek. Tutaj jest pomidorek. Co kolejne? Mięso jakieś trzeba usmażyć. O. Wiecie co, ja sobie przeniosę moją tackę z jedzeniem, bo ja coś czuję, że oni mi tutaj zakoszą zaraz to. A mogę rzucić w nich to? No, idź stąd! O, gotowe mięso! Kładziemy tutaj. Co tam jeszcze było w moim zamówieniu? Ser i bekon. I kładziemy tak, ser. Oj, 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 co tu się dzieje? I bekon jeszcze. Bekon jakiś usmażony jest? Oczywiście, że nie. Wszystko sama muszę robić. O nie, koniec dnia! Nie wydałam burgera jednego! O nie! Dobra, czekajcie, bo musimy tutaj po pierwsze zrobić porządek. Czyli umyć tacki. O, umyjemy tacki. A nie, ta jest czysta. A, to nieważne. O, komputer. Co tutaj mamy? O, recenzję naszej burgerowni McDonaldowej. Trudno opisać burgery jednym słowem, więc użyję dwóch. Adekwatny i sycący. Naprawdę? Ja się nigdy McDonaldem nie potrafię najeść, nie? Właśnie, a gdzie jest ketchup? Ja uwielbiam ketchup z McDonalda. Gdzie jest ketchup? Jest tu ketchup? O, tu mamy fryteczki. Dobra, mamy frytki. Ja chcę ketchup do frytek. Nie ma ketchupu, najgorzej. Czy ja mogę te frytki z powrotem tutaj wrzucić? O. Co tu się dzieje? O, mięso przyjechało! Czy ja to mięso...
A, myślałam, że będę musiała tutaj odstawić. Ale dostawa ekspresowa. Co się z tą tacką stało tutaj? Czy ona wpadła właśnie do, nie wiem, frytkownicy? Oh my god. Czy ja ją umyję, czy ona już jest na straty? No dlaczego ty smażysz piłkę do koszykówki? Zostaw! Nie, nie gramy w zbijaka taką brudną piłką. O nie, nie. Zostaw ją. Oni są trochę, wiecie co, nienormalni tutaj na tej kuchni. Ej, mgła się jakaś pojawiła. Co tu? Zamieć? Jaka zamieć? Czy to moje zadanie, żeby trochę pozamiatać lokal? Dobra, zaczynamy robić najprostszego burgerka, czyli po prostu mięso i ogórek. Bez sera. Zbrodnia, jak można bez sera zrobić burgery? O, odejdź stąd, bo mi zasłaniasz. O, dobra, usmażymy mięcho. Może jeszcze boczek usmażymy. Ciekawe, czy on sobie może tak leżeć przez cały dzień. O, perfekto. Weźmiemy sobie tackę i zrobimy swoje zamówienie. Czyli zwykły hamburger z ogórkiem. O, gotowe. No kto mi zabrał znowu tackę moją z jedzeniem? Ach, ci pracownicy nieogarnięci. Dobra, ukradniemy komuś bułę. Mam nadzieję, że tutaj to białe to nie pleśń. Ogóreczek. O, i przykryjemy tutaj bułą. I mamy gotowe zamówienie. Czy to było na drive-thru? No zniknęło, no nie wierzę w tych ludzi. Dobra, musimy zmodernizować mojego burgera trochę. Mogę go zmodernizować, czy nie? Już on na straty idzie. Ui! Zobaczcie, jaki on jest przytwierdzony do tej tacki. On nie spada w ogóle. O nie, co ja teraz mam z nim zrobić? Dobra, wrzucimy go do gorącego tłuszczu. Razem z tacką. Zmieści się? O nie, mój boczek się spalił! O nie! Mocno wysmażony będzie. Dobra, to jest dodatek specjalny. Mocno wysmażony. Wiecie co, ja będę tutaj, tak samo jak wszyscy inni mi utrudniają pracę, tak ja im teraz będę utrudniać pracę. Wszyscy mi tutaj robią pod górkę, to ja też wszystkim pod górkę będę robić. Dobra, ona zaczęła robić coś innego. No kładź tego pomidorka, o. A ja teraz ci tą tacę wyrzucę gdzieś tam dalej. I to mięso też. Nie ma. Wy mi utrudniacie robotę, to i ja wam utrudniam robotę. No co mi tackę zrzucasz? Zostaw ją! Oh my god, dobra, porozwalam ci tutaj wszystkie te tacki. Nie ma. Taka pracowita jesteś? Mi pracować nie daliście. Proszę bardzo, o. O, wezmę tą tackę. Oddawaj! Woo! Szukaj sobie jej. Zrobimy serowego burgera. Z największą wieżą serową, o. No kto zgasił światło znowu? Jeszcze więcej sera. Wszystkie plasterki im ukradniemy do zrobienia najbardziej serowego burgera na świecie. Co, już się ser nie mieści? O nie, to jest chyba już maksymalne, co mogłam zrobić. Nie mogę więcej sera położyć. Dobra, to weźmiemy, jak się usmaży tutaj burger, to weźmiemy burgera, a nie mamy już więcej. No dobra, pomidorka weźmiemy. Nie mamy pomidorka, dobra, to ogórki. Ej, nie da rady! To już jest max! No to trudno, to będzie mój autorski burger z samym serem. Kto to jest? A, to klientka, to proszę, spróbuj mojego tutaj autorskiego burgera. Jak ci smakuje? Zarobiłam 4,70 za mojego burgera! Ja chcę jeszcze raz. Gdzie jest jakieś mięso usmażone? Jest już, czy nie ma? A, mięsa w ogóle nie ma. Kurczę. Dobra, to będzie sama bułka z samym serem. A nie mamy sera też. Ja cały zużyłam sero, nie? Dobra, to będzie tak. Ser, ogórek, tu jakieś mięso z podłogi. Jest perfekto. O, spalony boczek weźmy może jeszcze. Mogę go podnieść? Nie mogę go podnieść. Zrobimy o tak. Jeszcze górę damy. O. O, ser przyjechał, ale nie szkodzi. Zobaczymy, czy taki burgerek będzie komuś smakował. Halo, halo, kto zamawiał takiego pięknego burgierka z baconem? Może ty? Numer 2. Ej, i napiwek zostawił, zobaczcie. Ty, tu nie ma co patrzeć na te zamówienia, to trzeba po prostu wydawać burgery jak leci. No dobra, kochani, w tym miejscu skończymy. Jeżeli podobał wam się odcinek, to koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!